Bez wątpienia to było historyczne spotkanie. Na boisku pod Wałką zmierzyły się drużyny z Cieszyna i Łowicza. Zespoły wystąpiły w strojach kadry narodowej z lat 1924-1929. To historyczne spotkanie wygrali gospodarze, zdobywając 11 goli. Przeciwnicy strzelili 5 goli. Chciałoby się powiedzieć, że kibice lubią oglądać dużą ilość goli i gra tych goli padł tutaj. Jeżeli chodzi o samo to wydarzenie, pomysłodawcą było Stowarzyszenie Historyczne 10. Pułku Piechoty przy współudziale władz miasta Cieszyna. Pomyśleliśmy, że będzie to najlepsza forma uczczenia stulecia odzyskania niepodległości, mecz w historycznych strojach z lat 1923-25 oraz w strojach z 1925-27. Wszystko miało swoje racjonalne uzasadnienie. Dlaczego? Pierwsza sprawa jest taka, że Cieszyn odzyskał jako pierwszy niepodległość i zależało na tym, że właśnie reprezentacja Cieszyna wybiegła we wcześniejszych strojach reprezentacji Polski. Łowicz dopiero, jak większość miast w Polsce, 11 listopada 18 roku, stąd też późniejsze stroje. Kolejny powód zorganizowania meczu mamy Mistrzostwa Świata, czyli można powiedzieć, robimy taki wstęp do tego, co się wydarzy już niebawem na stadionach w Rosji. I kolejna kwestia, nie ma, wydaje mi się, lepszej możliwości nauki niż nauka przez sport, edukacja przez sport. I to, co zrobiliśmy tu w Cieszynie, co robimy już w zasadzie od 2015 roku, bo wtedy wprowadziliśmy projekt retro piłki nożnej, to jest taka forma przeniesienia ludzi w czasie i pokazania, jak wyglądały przedwojenne mecze, jak wyglądały stroje, jak wyglądało sędziowanie, jak wyglądało, można powiedzieć, cała aranżacja i całe otoczenie stadionu, to co się działo na stadionie i jak wyglądały takie zawody piłkarskie. Wyjątkowa atmosfera spotkania udzieliła się wszystkim, zarówno zawodnikom, jak i kibicom. Na murawie spotkali się piłkarze oraz zaproszeni goście, m.in. burmistrz Cieszyna Ryszard Macura. W cieszyńskiej drużynie wystąpił także były reprezentant kraju, były zawodnik m.in. klubu Piast Cieszyn Ireneusz Jeleń. Drużyny zostały stworzone przez kolegów tutaj z Cieszyna, akurat Cieszyna, a od nas wystąpiła taka mieszana drużyna rekonstruktorów odtwarzających różne formacje, z którymi się przyjaźnimy w reprezentacji Łowicza, a także przedstawiciele 10. Opolskiej Brygady Logistycznej, zawodowi żołnierze. Dlaczego? To też ma swoje racjonalne uzasadnienie, dlatego że przez pewien okres ta brygada dziedziczyła tradycję 10. Pułku Piechoty, a 10. Pułk Piechoty stacjonował przed wojną bardzo krótko w Cieszynie i to ten 10. Pułk jako pierwszy w Cieszynie wieszał biało-czerwone flagi w 18 roku. Stąd można powiedzieć, że wizyta przedstawicieli stowarzyszenia tutaj w Cieszynie to jest taka nasza wizyta w naszej jakby kolebce. Naszą kolebką jest Cieszyn, tu się 10. Pułk narodził, stąd poszedł do Łowicza. Na sztandarze naszego pułku jest herb Łowicza i Cieszyna i stwierdziliśmy, między naszymi miastami nie ma oficjalnej podpisanej umowy współpracy, ale stwierdziliśmy, że umowa jest to kawałek tak naprawdę świstka. Prawdziwe relacje między ludźmi tworzą się w momencie organizowania takich wydarzeń jak dzisiaj, odwiedzania się wzajemnego. Dochodzi jeszcze fakt, że niebawem nad 27 czerwca nad Cieszynem będzie powiewała flaga Łowicza, a nad Łowiczem Cieszyna. Uchwałą Rad Miasta, obu Rad Miasta, udało się przyjąć, że tak powiem, kurtuazyjną taką uchwałę, gdzie 27 czerwca, dlatego 27, że to jest święto pułkowe, nad Urzędem Miasta w Cieszynie i nad Urzędem Miasta w Łowiczu będą powiewały flagi, a w lokalnych mediach będzie historia naszych miast. I to jest takie dosyć ciekawe wydarzenie, innowacyjne. Nie spotkałem się jeszcze, mimo iż Łowicz ma wiele miast partnerskich, jak na przykład Reda czy Soleczniki na Litwie, nie spotkałem się z taką formą, można powiedzieć, podtrzymywania relacji partnerskich. Gości z Łowicza porażka nie zniechęciła. Już myślą o kolejnych historycznych spotkaniach. Będzie wola od strony władz miasta, żeby kontynuować tego typu wydarzenia, to mamy bardzo wiele pomysłów na podtrzymywanie pamięci o przedwojennych sportowcach, dlatego że nie powiedziałem, ale w tym roku jesteśmy na etapie rejestracji Stowarzyszenia Retroliga. To będzie ewenement na skalę Polski. To znaczy od 2019 rozpoczniemy taki duży projekt, gdzie będziemy grali przedwojenną piłką, w przedwojennych strojach. W całej Polsce 6 zespołów na razie się zgłosiło, żeby pokazać ludziom, po pierwsze, jak właśnie wyglądały mecze, żeby te mecze nie odbywały się tylko w Cieszynie i w Łowiczu, ale w innych miastach, ale także
podstawową zasadą tego projektu, że występują w nim drużyny, których kluby przestały istnieć w 1939 roku. Stąd organizacja tego meczu, bo jest to forma hołdu dla piłkarzy, którzy kiedyś grali w reprezentacji Polski, oddali życie za ojczyznę, bądź to w 1939, bądź w innych sytuacjach. I stwierdziliśmy, że po prostu działajmy w myśl zasady: ludzie żyją dopóty, dopóki trwa o nich pamięć. Orkiestra Dęta zadbała o oprawę muzyczną spotkania. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.